Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, wzorz i zapraszam Was teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. I najpierw zaczynamy od Waszych komentarzy. Ewidentnie były Wasze opinie opodzielone. Część chciała kampus, część chciała jakiś park rozrywki. Wszystkie Wasze oczywiście propozycje uwzględnię w naszej serii, jeżeli nie zapomnę. Domyślam się, że nie pozwolicie mi tego. Natomiast z tego, co ewidentnie zauważyłem, to chcielibyście najbardziej, czyli dwa komentarze, przemysł leśny. Także też dzisiaj w nim się zajmiemy. To dobrze, bo w sumie nasze miasto będzie jeszcze lepiej zarabiać. Jakby kiepsko zarabiało. No i tak, pozmieniałem nazwy dzielnic, zbudowałem tutaj, w sensie zmieniłem nazwę na Aleję Siedmiu Rowerów. I tutaj faktycznie dobra uwaga, ta nasze rondo ma faktycznie 7 zjazdów, już wam zaraz pokażę, tylko dojdę do końca w komentarzach. Nie wiem, o co chodziło tutaj, czekam na pst w tym mieście, jakby ktoś mi mógł wytłumaczyć. Ja jestem może jestem staroświecki. Ja wolałbym, abyś zbudował przemysł leśny, no tak jak mówiłem. No i to ogólnie tyle, także tak to wygląda. W ogóle mam jeden komentarz, na który już próbuję odpowiedzieć od tygodnia chyba. No ale tak czy siak, rondo 7 zjazdów, czyli nasze transport od Avis nasza. Zobaczcie, no ma po prostu 7 zjazdów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. W skrócie 7 zjazdów, bo ten tutaj jeden zjazd jest bardzo połączony, jak widzimy. Ale jak będziemy liczyć na przykład zjazdy, jak będziemy sobie na przykład liczyć zjazd tej naszych bambajów, no to faktycznie nam wychodzi 7. Bo na każdy, co ciekawe, możecie zobaczyć, na każdy poza jednym zjazdem, tym, jest zjazd bambajowy. Także tak to wygląda. Plan na dzisiejszy odcinek oczywiście rozpoczął nasz przemysł leśny. Rozbudować tę dzielnicę, bo tu będę chciał zbudować stare miasto naszego miasta. Tak, wiem, to brzmi też całkiem ciekawie. I jakąś komunikację. I mam do Was pytanie. Za 100 punktów. Żebyście mi odpowiedzieli jak najszybciej oczywiście, czyli w komentarzach. Co Wam najbardziej pasuje do starego miasta? Jaka komunikacja? Autobusy? Trolejbusy? Czy bambaje? Bo ja szczerze powiedziawszy bym pozostał na tej opcji, ale napiszcie mi w komentarzach, może się mylę. I drugie pytanie, czy my tutaj byśmy sobie nie postawili tego wielkiego dworca kolejowego, żeby on tutaj nam wstał? O, ten wielki, ogromny. Bo może on właśnie w starym mieście nie byłby jako zły taki łącznik. Co Wy na to? Napiszcie mi w komentarzach. Przy okazji oczywiście obok tego by powstał nasz węzeł, o ten, autobusowo-autokadowy, no bo wiadomo, potrzebujemy też dosyć dużego dworca na autobusy. Czekajcie, bo autobusy też mają swój tu własny, o ten, taki międzynarodowy terminal. I ja chyba będę musiał go też gdzieś niedługo postawić, tylko tak, my nie mamy, najlepiej byłoby coś tutaj wstawić, ale jak może zauważyliście, tutaj jest bardzo mało miejsca. I nie chcę już tutaj wyburzać tych dzielnic, tak? Jest jedno, jedyne miejsce, gdzie to by się zmieściło i jest to ta lokalizacja. I wiecie co? Zastanowię się nad tym. Jeszcze się nad tym zastanowię, najwyżej w chwilach. Natomiast my dzisiaj kupujemy sobie te dwa kawałki ziemi. Po pierwsze, chyba równo jak ja, jak i wy, nie wyobrażacie sobie, aby nasza Aleja Warszawska nie przeszła sobie tutaj dalej, czyli nie ciągnęła się dalej tutaj na nasza piękna ulica. Aleja, przepraszam. I jak widzicie, jest tutaj też napisane Aleja Siedmiu Rowerów. Po jednej i po drugiej stronie, bo nie mieliście dwóch oryginalnych nazw, więc po prostu zmieniłem to, że są dwie takie same. Także tak to wygląda, no i tu dużo nie mówić. Kupmy sobie te kawałki ziemi. Ale ja bym chciał to w ten sposób. O, dobra. I powiększmy sobie na maksa, żebym wszystko widział. Ok, budynek płonie, no to trudno. Kupujemy sobie ten kawałek ziemi, przy okazji będziemy mieli dostęp już do morza, czyli jakieś porty, statki i ten teges będzie możliwe. Mamy ropę i mamy trochę lasów, zobaczymy co będziemy robić. Tu mamy dużo lasów, mamy właściwie wszystkie surowce. To też brzmi ciekawie, za 10 tysięcy poszło. Także trochę kupiliśmy sobie kawałków ziemi, na pewno te będę chciał kupić i pewnie ten. Zobaczymy, na pewno ten będzie do zakupu. Wiecie co, na razie nie będę jeszcze go kupować, chyba że będę idiotą i kupię. Nie, to byśmy po prostu stworzyli jakieś wyspy. Dobrze, jak widzicie mamy przed nami multum nowych rejonów, no powiem wam.
To brzmi jak mega city. I czemu ja chcę zbudować tutaj stare miasto, gdy się zastanawiał? No bo to będzie mniej więcej centralna część naszego miasta. Więc sądzę, że idealnie. Jak widzimy, tak, ten kawałek ziemi aż się prosi o zakup, ale to będziemy patrzeć w przyszłości. Bo, no, my trochę już kupiliśmy kawałków ziemi, tylko tak powiem. My naprawdę już trochę kupiliśmy kawałków ziemi, a zakup tego oznaczałby, że w tą stronę byśmy się już chyba raczej nie rozbudowali. Dobrze, będziemy patrzeć, tak? Bo mamy do zakupu jeszcze raz, dwa, trzy, cztery kawałki ziemi. Tak, gdybyśmy kupili ten, ten, ten i ten, to w teorii byłoby najlepiej. W praktyce zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, no to tak, po pierwsze nasza aleja przydałoby się ją przedłużyć, co nie? Ja się teraz tym zajmę, oczywiście na jakimś timelapsie. I teraz tak, ponieważ ja tu widzę, że tutaj chyba nie ma sensu podnosić tego terenu, bo zaraz będzie zjazd, tak? Będzie zaraz zjazd, prawda? To my sobie tutaj to wyrównamy trochę ten teren. I najpierw sobie wybierzmy może miejsce, gdzie nasz przemysł leśny by się przydał. No to tak, o ile tutaj będzie nasz stare miasto, no to tutaj nie chcę tego wmontować. Sądzę, że byłoby miło jakoś oddalić nasz przemysł leśny. I sądzę, że ten rejon nie jest złym rozwiązaniem. Tylko chcę zobaczyć od razu, gdzie jest nasza ropa, bo ropę może będziemy wykorzystywać, może nie, bo nie wiem, po prostu, no jak będziecie chcieli, to wykorzystamy. Ropa jest kawałek, tutaj najwyżej będzie blisko te dwa przemysły obok siebie. No zobaczymy. Poza tym lasy mogę w teorii nawet sam posadzić, więc to nie jest jakiś duży problem. Dobra, tu mam jakieś lekkie pagódki, to jakieś miasto kolej linową, może dałoby się tutaj zainwestować w przyszłości. No już tutaj ten kawałek podchodzi dosyć dużo pod górę. Ciekawostka, jeszcze jedna, zanim przejdziemy dalej. Nasz trolejbus, ten tutaj, który bardzo często jeździ, o dokładnie, on musi jeździć tak często, ponieważ jest tu na 250% i zdarzają się przystanki przepełnione, które czekają. No to trolejbusy to wszystkie jeżdżą sobie na maksa naładowane, ale na zobaczcie, ten ma 29 osób. Po prostu ta linia, bo to jest jedyna linia taka komunikacyjna przez to, jest naprawdę bardzo używana. Dlatego pociągi i te sprawy będą nam potrzebne w naszym mieście w przyszłości. Nie wiem, czy dalekiej, czy bliskiej, ale na pewno będą nam potrzebne. Dobrze, jeszcze jedna odpowiedź, o co powiem, czemu nie budujemy tutaj przemysłu naszego leśnego? Odpowiedź jest prosta. Przemysł leśny generuje i ogólnie wszystkie przemysły z industrii generują niesamowitą funkcję, której nikt nie lubi. A mianowicie mega, i to jeszcze raz mega, korki. A jeżeli bym tutaj zrobił coś takiego, no to miał gwarancję, że te dwie autostrady przy wlocie do miasta byłyby już zakorkowane, a to nie jest dobra nowina. Dlatego tutaj nie będziemy budować, poza tym nie mogłem tego rozszerzyć w tę stronę, bo ta linia, ta granica jest już ostateczna, nie mogę pójść dalej. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. O, statek! Jakiś zagubiony. Jedno pytanie tylko mam, nasuwało mi się, aha, czyli tutaj ten kawałek będzie trzeba najwyżej coś z nim zrobić. No to trudno. Dobrze, to trudno, na razie nie będę o tym myśleć. Na razie sobie to, a zaczniemy od postawienia tutaj tego naszego dworca dla naszych autokarów, bo tutaj chyba będzie dosyć dobre rozwiązanie, tak mi się wydaje, jakbyśmy je wmontowali. Tylko w jakiś sposób, żeby tu też nie tworzyć korków. To drugie będzie trudniejsze, to ja wiem, ale do odważnych świat należy, jak to ktoś powiedział.
Jesteśmy tak daleko od miasta, że to nie jest pauza, tylko tu nikt po prostu nie jeździ. Serio, no zobaczcie. Czas jest włączony. No, jakbyście się zastanawiali, to jest nasza Aleja Warszawska. I o, zapomniałem jednej dosyć ważnej rzeczy do zrobienia. Naszej ścieżek towarowych. Ajajaj, no zobaczcie, czego ja tu mogłem zapomnieć. Dobra, zaraz sobie ten podłączę na jakimś kolejnym timelapsie, żeby było co i jak, wiadomo. Tak, to tu będzie się dochodzić, dobra. Teraz pytanie za 300 punktów. Czy nasza aleja się przeciągnęła? Towarowa, 7? Nie, okej, okay, czyli trzeba ją ręcznie przeciągnąć. Trochę to jest szkoda, no ale no cóż, oś ty. Widzieliście, jak mi uciekła? Dobra. Teraz mamy jedną i tą drugą tak samo bym przeciągnął sobie. Dzięki czemu będziemy mieli ją nazwaną od jednego do drugiego końca. Tak samo nasza Aleja Warszawska się tu ciągnie i ciągnie i tu. Za każdym razem, kiedy zabuduję nową tę drogę, to już zmienia nazwę. To jest trochę irytujące. Nawet nie trochę, no ale na dobra. Tak czy siak, mamy nasz zjazd. Chwilę się to budowało. Dobra, dobrą chwilę. Jak zauważyliście, zrobimy tu pętelkę. Tu w przyszłości będzie wyjazd na drugą stronę. Nie mam zielonego pojęcia, co tu będzie. No ale tak czy siak. Może jakaś luda, kto wie. Tu jest do ropy dojazd i tu na pewno tę ropę zaczniemy. Nie wiem, czy w kolei... prawdopodobnie za jakieś około 5 odcinków czy coś zaczniemy sobie wydobywać tę ropę. Tu las, za chwilę tym się zajmę. Jakiś zjazd sobie też zrobimy z autostrady, to jest... może być dosyć ważne w sumie dla przemysłu. No i jak widzimy, mamy tutaj autostradę i bambaje tu jeżdżą. Ja im nie daję możliwości, żeby tutaj odpoczywały. I dlatego właśnie bym chciał zainwestować w pociągi, bo wtedy ludzie by mieliby szybszy dojazd tutaj. Swoją drogą, nie wiem jak wy, ale ja, czy tylko ja odczuwam tutaj, o, że się coś pali, zaraz o tym pogadamy, że tutaj trzeba będzie niestety przebudować te rondo. Ja wiem, że ono jest wspaniałe i w ogóle, ale potrzebujemy tutaj... Niestety tak, potrzebujemy tutaj trzeciej stacji metra. To będzie jechać w tą stronę, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale komunikacja w tą stronę, no poza tą linią bambajową i tą, nie jest najlepsza, a ona tutaj coraz będzie bardziej rosnąć, więc trzeba będzie coś w tą stronę zbić. Stronego, zobaczcie, jak te rondo nam tutaj usytuowało sytuację, dzięki niemu tutaj to wszystko tak się rozchodzi. No i jak może zauważyliście, tak, postawiłem tutaj nasz międzynarodowy autokarowy. Działa to jak działa, czyli dobrze działa, pomijając to, że teraz się to fajczy. Jak widzimy, też są tutaj dojścia, ścieżki, chodniczki. Tutaj jest też nasz trolejbus. Do trolejbusu cały czas jest dużo osób chodzi. To się nie zmieniło. Jak widzimy, tu jest 18, w tym jest 29 osób. No w skrócie ogólnie całkiem nieźle. Nasz trolejbus tutaj zbiera ludzi. Jak widzimy, no niestety budynki nam, drzewa zaczęły się palić. Ale to się co jakiś czas zdarza. Swoją drogą, pytaniem. Czy ja tu mam gdzieś w pobliżu wieżę? Chyba nie mam w pobliżu nigdzie wieży, dlatego może się zapaliły. To ja sobie postawimy tutaj. Ona będzie widzieć nas przez budynki i dzięki temu, jeżeli postawimy sobie tutaj przy tej wieży, powiedzmy sobie coś takiego, drzewka, no to oni od razu będą szybciej już reagować, bo będą wiedzieć, że z wieży coś, będą widzieć, innymi słowy, że coś się kopci. Także dobra, tak to zrobimy. No i to tyle zrobiłem. A, no i tu jest najlepszy patent, jaki z tego wszystkiego jest. To jest tutaj miejscówka do zawracania naszych autokarów. Bo nie chciałem koniecznie ich wywalać w jakiekolwiek inne strony, więc no. Swojego. Czy ja dobrze widzę, że tu się robi korek? No, zaczyna się robić korek. Okej. Okay. Trzeba zainwestować w znak stop. Bo zawsze z wjazdem na rondo wiecie, że jest znak stop. Dlatego tak, to sobie, jak to sobie może wprowadzimy, to będzie lepiej. Tak, bo tutaj oni niestety te mają do siebie ronda. A teraz tu będzie coraz większy i większy ruch, więc... Dobra, zobaczymy. Swojego pytanie do was, za 300 punktów oczywiście. Co wy sądzicie o tym, bo tutaj nasza aleja widzimy jaka jest. Piękna i wspaniała z bambajami po bokach i ścieżką rowerową. Żeby to przeciągnąć tutaj o ten jeden kawałek. Wtedy nasze bambaje nie skręcałyby tak jak tutaj na środek, tylko od razu byłyby po bokach. To po pierwsze. Po drugie, zjazd autostradowy byłby od razu tutaj, w sensie na rondo, może w ten sposób. I ścieżki byście bezpośrednio schodziły tutaj w dół, od środka. Co sądzicie o tym? Napiszcie mi w komentarzach, jestem ciekawy waszej opinii. Jak zawsze. Dobrze, zajmijmy się tym przemysłem, bo... Nawet nie będę komentować, jak długo to robiłem. Bo wiecie, tutaj, żeby wybudować taką drogę, trzeba idealnie wyprofilować
wyrównać ten teren. A, no i tu jeszcze zrobiłem ścieżki po bokach, jakby ktoś chciał korzystać z rowerów i pojeździć sobie na przykład, nie wiem, zrobić tutaj taką długą trasę do naszej też nowej jednej pętli. Ale to ją budowałem pomiędzy odcinkami. Co sądzicie? Też mi się bardzo podoba, bo tutaj już brakowało miejsca. Dobra, bez zbędnego gadania. Zacznijmy od wyrysowania mniej więcej, gdzie nasz przemysł powinien się znajdować. Skoro mówiliście, że leśny, to będzie leśny, tylko najpierw sobie zrobimy miejsce na nasz przemysł ropa. Ropa będzie mniej więcej w tym rejonie i ona będzie się tutaj ciągnąć w te rejony. Dobra, wiecie co, weźmy sobie duży pędzel. To jest dosyć duży obszar. Tak, i tu dalej już się właściwie wjeżdża w tą teren ropa, więc on tam będzie wykorzystywany. Spomnę, czy ja w ogóle mógłbym ropę już robić? Mógłbym. Ale nie. Nie. Ropa będzie kiedy indziej. Natomiast tutaj od razu według mnie, w sensie przesuniemy sobie kawałek tą dzielnicę przemysłową, żeby nie była bezpośrednio od razu, bo wiemy, że chcemy też trochę sobie pokorzystać tutaj z miasta i tak dalej. No i tak, to tak to będzie wyglądać. Na początku od tej strony chcę postawić budynki takie ciężkie, później las, drewno i później od drugiej strony też budynki ciężkie. A, tu już się nam kończy miasto. Ajajaj, to wiecie co? No my sobie tak to postawimy i tutaj pierwszy raz w tym mieście, uwaga, pierwszy raz wybudujemy sobie wał, chciałem już powiedzieć wał. Budujemy sobie tutaj drogę stricte dla czegoś, czego jeszcze nie mieliśmy w naszym mieście, czyli biur IT. No i tak, ponieważ nie mam pomysłu, jakie właśnie tutaj sensownie podłączyć, to zrobimy sobie coś takiego, że na razie po prostu będzie tutaj zjazd, o taki. Co znaczy, tutaj się zrobiły światła, to je oczywiście trzeba wywalić na bieżąco. I tutaj sobie zrobimy dojazd. Nie będzie tutaj połączenia, od razu mówię, tu nie będzie połączenia. Zrobimy sobie dojazd może gdzieś dotąd, tu bym sobie zrobił tunel. Bardzo bym prosił, może w ten sposób. Teraz się tak zastanawiam, czy gdybyśmy, chyba da się przybliżyć trochę bardziej tą ulicę niż jest teraz. No wiecie, im bliżej tym lepiej mimo wszystko. Bo wtedy lepsze kratki, tak jest, udało nam się. Najlepsze, to jak tak się to udało, to proszę bardzo, tutaj się to podłączy. I czemu buduję tutaj od coś takiego, a nie od razu, wiadomo, nasz ciężki przemysł i wspaniały? Przyczyn jest wiele, ale główną przyczyną jest to, że jeżeli sobie zrobimy coś takiego, no to wiecie, hałas, te sprawy nie będą tak docierać, nie będzie tego widać w ogóle z części miasta. Co jak dla mnie, przynajmniej według mnie, jest dosyć dużym plusem, bo zaczynamy tutaj nie od lasu, w sensie będzie jedna krótka. Albo, to jest chyba jeszcze lepszy pomysł, zamiast robić to takie, co teraz budowałem, zaczniemy sobie od małych lasów tutaj, to się małych jak małych, budujemy sobie tutaj lasy i później one będą się tutaj łączyć z tą częścią, dobra, może być, nawet mi to pasuje ta opcja, także tak, tutaj też trzeba byłoby wyrównać, bo tutaj ten tramwaj, jak widzicie, ja chcę go dociągnąć od razu, zastanawiam się w ogóle, czy to będzie ta linia. W sensie nie, to nie będzie ta linia. Czy tutaj my sobie jakąś puścimy nową linię, czy jak? Bo ogólnie na tej trasie jest jedna linia bambajowa. Ale jest możliwość rozbudowy tego o jakieś nowe połączenia. Co nie? I się też nad tym zastanawiam, bo tu jest ta pętla i gdybyśmy od tej pętli przyciągnęli jedną linię, która by tu skręciła i później pojechała do tego naszego przemysłu. Tak nic nie mówiąc. To brzmi jak coś, czego jeszcze nie mieliśmy, bo w tą stronę na pewno nie mogę zrobić. Z fanego tutaj nie wiem, czy widzieliście. Trochę zmieniłem, mamy tutaj przystanek teraz osobny i tak samo jest po drugiej stronie, bo robiły się kotki bambajowe. O, tutaj są dwa przystanki osobne. Także tak, takie coś tutaj na przykład zrobiłem. A tutaj też na wjazd do tej głównej części, czyli tej. Sądzę, że już nie mamy zbytnio wolnych miejsc, dlatego chcę też te przebudować. Tu będzie trudno wcisnąć 3 linie metra. Na górze. Od razu mówię, to będzie naprawdę makabra, bo już te dwie stacje metra były, jakby to powiedzieć, dosyć dużym utrudnieniem. Mam jeden pomysł, jak to zrobić. Będziemy testować, próbować i spróbujemy, tak. Ale to na pewno nie dzisiaj. To będzie może w kolejnym odcinku, albo jeszcze kolejnym.
Dobra, to tutaj sobie puścimy te linie. Jedna będzie na pewno jechać stąd, no bo to jest zbyt przygotowana pętla na to. I druga stąd. To sobie zacznijmy od drogi. Nasz przemysł leśny nie chce, żeby jakoś szczególnie był płatny, jakieś drogi i tak dalej. On będzie taki sam po prostu z siebie. I chcę w nim, żeby właśnie była nasza droga z drzewkami. Ona będzie tutaj podkreślać nam, że to jest ten leśny. Droga, jakbyście się zastanawiali, czemu właśnie tutaj jest z boku bambaje, no to domyślcie się, no, bądźmy szczerzy, korki, te sprawy, a z tramwajami jest tylko i wyłącznie dwupasmowa w dwóch kierunkach, a tu mamy trzypasmową i bambaj z boku, który nam nie będzie robić żadnych korków, jakby coś przy skrzyżowaniach. Więc sądzę, że to jest tak dla mnie win-win. No i tak, musimy najpierw postawić sobie nasz budynek główny. Się tak zastanawiam, jak my tutaj sobie tą dzielnicę, bo ona jest ogromna i chyba my sobie przyciągniemy jeszcze ten bambaj kawałek i gdzieś tu sobie postawimy na razie końcówkę z jakimś rądkiem. Wiecie, że ja ostatnio bardzo lubię rądka, a polubiłem je jeszcze bardziej, odkąd wynalazłem ten patent na budowę. Też mamy robić to tak, tak i tak, i po czym sobie to łączymy, cyk, 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 wyburzamy środek i resztę zamieniamy sobie na drogę jednokierunkową. W tym wypadku no to z drzewkami oczywiście. I później zmieniamy kierunki i przecież bardzo takie piękne kółeczko. No nie jest to idealne, ale dla celów tutaj użytkowych ten wygięcie tutaj w tym miejscu, te jajo, w sumie to z góry to wygląda naprawdę jak jajo, idealnie nam tutaj pasuje. Dobra. I a propos jaja, ponieważ tutaj jest jajo, no to na razie sobie zrobimy, że do jaja właśnie będzie dojeżdżać tutaj nasz bambaj też. A, tylko tutaj się to robi trochę w inny sposób, jak zobaczycie za chwilę. Jakby to powiedział ktoś, na widzę nasz, buduje przemysł. No ale komunikacja musi być przecież najlepsza. To, że jest wybudowany przemysł, to jest nieważne, w sensie, no i wiadomo. Industrii i te sprawy, no to wiąże ze sobą dosyć dużo przemysłu. I jakbyście się zastanawiali, w tym mieście nie mamy co prawda pociągów, wiadomo jakich, czyli tych najlepszych, zewnętrznych, ale to nie zmienia faktu, że będziemy budować tutaj pociągi towarowe i pasażerskie. Pasażerskie no to wiadomo, a towarowe będą się po prostu pojawiać tylko i wyłącznie po mieście sobie jeździć, więc też sądzę, że całkiem nieźle. Dobra, no tu wypadałoby, bo zobaczmy, no jesteśmy daleko od głównej części miasta. Tu będzie zajezdnia bambajowa, ale najpierw postawmy sobie budynek początkowy naszego, no wiemy czego. Zacznijmy może od... Czy tutaj się nam to podłączy? Nie. Nie. Szkoda. A byłoby tak pięknie. Dobrze, to na razie też zrobimy, że w to... Co? No to bez przesady. No. Tutaj będzie ten pierwszy budynek. I my sobie go oddalimy o dwie kratki, dobra, i tu będzie nasz budynek główny naszego całego przemysłu leśnego. Czyli stawiamy sobie, proszę bardzo. On będzie tutaj nas czasem też update'ować i powiększa się. Póki co możemy postawić tartak, małą uprawę leśną i składnicę drewna. Czuję się, jakbym zaczął od początku Industries. No i tak, my musimy postawić sobie, zaraz tutaj wam pokażę dokładnie, w jaki sposób. Tak, my będziemy w końcu się budować tutaj na maksa. I w specjalny sposób to będziemy budować. Ale najpierw pierwszą, obydwie linie bambajowe tutaj puszczę do razu. Tylko, żeby nam tutaj, żeby nie było, sobie to zrobimy z osobnymi przystankami, rzecz jasna. Dzięki czemu, jak to sobie wywalimy, to sobie przestawimy. Okej. Okay. I może jakbym... Czekaj. Tak pójdzie? Pójdzie. Dobra. Teraz jakbym stąd może wyciągnął. No trochę skręci, ale dobra. Postawimy sobie taką pętelkę. I na pełni szczęścia, aby to wszystko ładnie działało, postawimy sobie tutaj obok... Co jest? Co?
Dobrze, jeszcze raz trzeba odbywać tą drogę. Za jezdnię bambajową, żeby po prostu tutaj ładnie się rozjeżdżały nasze oczywiście bambaje. Dobra, nie wiem jak to będzie tutaj się w przyszłości układać, więc sobie postawimy to w ten sposób. Jak widzicie, tu już są bambaje. Tu już całość właściwie jest zrealizowana. No i proszę bardzo, zobaczymy, czy jakiś się odzyskiem pojawi. Funkcjonuje normalnie, jest jeden bambaj. Wow. Nie, na pewno wyjedzie ich tutaj zaraz więcej, tak? No jeden, dwa... O, i się rozjeżdżają na wszystkie strony. Dobrze, czy ty cały czas nie masz wody? Tak, ty niestety cały czas nie masz wody. Tak, tutaj zrobiłem sobie nowy system wód. W międzyczasie jeszcze powinien... Może widzieliście na tym napisie, nie wiem. Nie wiem, czy dałem wam to, czy nie. I tutaj też z tej strony sobie zrobimy. Zaraz tutaj te budynki sobie poustawiamy. Także jednak sobie zrobimy, że będzie rynek scentralizowany. Taki jest mój plan. W sensie, nawet nie tyle scentralizowany, czy po prostu będziemy mieli co jakiś czas różne budynki i tak dalej. Dobra. Żeby nie było, ja tutaj nie chcę stworzyć industrii i wszystkich fabryk, ale no. Wow, ale ciemno, dobra, trzeba chwilę poczekać, zanim się zrobi. To jest ta największa szarówka, jaka się pojawia w mieście. A ponieważ jesteśmy poza miastem, czyli centralną częścią, to nic właściwie nie widzimy. Ciekawe, czy będą ludzie korzystać z tych bambajowych pasów. I w ogóle, tak się już zastanawiałem, co to jeździ, a to tylko i wyłącznie te pojazdy, te techniczne. Tak jak chciałem powiedzieć, wow, to już działa, ale nie. Ale nie, na szkodę. Dobrze, to sobie postawmy w takim razie pierwszy budynek od drugiej strony. I tak, nie chcę budynków stawiać bezpośrednio przy tej drodze, no bo chyba wszyscy wiemy czemu. I z dystansem tych dwóch kratek, to wtedy będę mógł tam jeszcze jakieś drzewka posadzić czy coś, nie wiadomo właściwie co. Ale będę mieć taką wolną, jakby coś, możliwość do postawienia na przykład torów kolejowych. Co też może być w przyszłości dobrą rzeczą. Dobra, ile ja tutaj odszedłem? 480, no tam dosyć dużo odszedłem. Tu aż tyle nie będę odchodzić, zostawmy sobie te 4 kratki. Dobra. Chociaż... Dobra, niech będzie symboliczne 4 kratki na tory kolejowe. Może w ten sposób to imię. No i tutaj sobie postawmy skład. I za chwilę też tutaj postawimy sobie może od razu... to tak, po pierwsze składzik. Dobra. I po drugie tartak. Ale tartak może najpierw... Dobra, już jest trochę w miarę widoczne. Z pewnego nie wiem, czy to też zauważyliście, zrobiłem tutaj piękny takie... Już jakby coś, bo mają do możliwości przesiadek z tych wszystkich. Bambaje tutaj są dwie linie. Jedna jedzie tak jak mówiłem, a druga jedzie faktycznie do tej pętli. Z czego, jeżeli się zastanawiacie, tak, przerobiłem tę pętlę. Czemu tu dwa bambaje dojeżdżają? O, nie, spokojnie. Ten jeden Z, który tutaj teraz zajeżdża, jadąc stąd, on w przyszłości będzie tutaj skręcać tą ulicę, tylko jakby to powiedzieć, ulica nie istnieje jeszcze. Ale na pewno pewnie ten kawałek ziemi będzie zakupiony, więc... Jakby to powiedzieć, wszystko w przyszłości nabierze więcej sensu, a teraz to wygląda jak wygląda. Dobra, jedno pytanie za 300 punktów. Jest noc co prawda, ale chciałem zobaczyć jak wygląda ruch. Ruch ogólnie całkiem nieźle i jest pierwszy pojazd, który jedzie tutaj. Pewnie chce to, pewnie już jedzie z jakimiś towarami. No dobra, no dobra, tak to powiem. Bo miałem nadzieję, że z mojej towary pierwszy do niego dojadę, ale trudno. Zaczynamy od importu surowców, także tak niestety to wyszło. Tak, jak widzicie tutaj kable też sobie drutów mnóstwo ponastawiałem, żeby jakby coś w przyszłości mieć, jak to poustawiać coś. A tutaj na razie nie chcę stawiać żadnych tych nowych, tylko bo chyba szkoda pieniędzy. Dobra, no to mamy sobie poustawiane, tak się zastanawiam, bo... Nie, dobra, na razie tutaj nic nie będziemy kręcić. To postawmy sobie na ten nasz pierwszy las. Lasy będę stawiać w specyficzny sposób, jak już mówiłem, żeby jak najwięcej wykorzystać terenu i żeby ściśle, od razu to jest słowo klucz, ściśle przylegały do tego, co mnie interesuje. Także zróbmy sobie pauzę. Mamy już milion pieniędzy, więc w teorii industrii nam nie jest po nic niepotrzebny, ale jak to ktoś powiedział, zwącę się Avizonosz, i one są po to, żeby je mnożyć. Więc... Tak też i tutaj my postąpimy, ten sobie wyburzamy i dzięki temu już wiemy mniej więcej na jaką odległość ja to będę budować. Teraz pytanie, dosyć gruntowne pytanie, ważne. Zostawiamy sobie te 4 kratki? Tak, zostawmy sobie 4 kratki, które będę mieć jakby coś, miejsce na te różne rzeczy, no własne drzewka czy coś.
Tak, to sobie zostawimy te cztery kratki i powinna. Chodzi mi o to, żeby tam też weszło wszystko, więc jeżeli sobie zostawimy te cztery kratki, w sensie zostawiliśmy trochę więcej. No ale dzięki temu mam tu możliwość od razu, tylko nie ta z drzewkami, bo z drzewkami, Nie wiem jak wy, ale ja bardzo nie lubię łączyć tych ścieżek z drzewkami i tych nie z drzewkami, bo one już tak według mnie wtedy... Wtedy jest trochę już przekombinowane, w sensie jak są drzewka normalne i te ścieżki z drzewkami. Ja nie lubię takiego kombo. No ale to zależy oczywiście od wszystkich osób. Czy im się podoba, czy nie, to zależy od osoby. Dobra, no to to sobie zrobiliśmy tutaj, takie coś. I czemu ja zrobiłem pauzę? A, bo postawiłem pierwszy ten i nie chciałem, żeby on tutaj zaczął nam to zgenerować. One będą tutaj później do przebudowy, te wszystkie lasy, na większe. Także taki jest plan, mój przynajmniej. Chyba, że... Nie, dobra, to później je przebudujemy, bo wiecie, też można po prostu zrobić tutaj taką jedną tą połać, iż byłaby ona po prostu bliżej postawiona droga tego. Ale jeżeli sobie zrobimy od razu taką dosyć dużą odległością, to sądzę, że nawet będzie może lepiej. No nie wiem. Pomyślimy jeszcze później. Dobra, no to tak, skoro tutaj zrobiliśmy tą drogę, to przydałoby się coś takiego zrobić. Bambaj podskoczy i nie zniknie, to dobrze. Tutaj, żeby nie było, ta ścieżka rowerowa jest, ale nie przywiązujcie się do niej zbytnio. Ona tutaj jest głównie chwilowo, później może znikać, pojawiać się. No właśnie, wiecie jak to jest. Dobrze, tu sobie zróbmy pierwszy przystanek i tu będzie w drugą stronę przystanek, żeby mieli jak dojść łatwo do tych rejonów i tak samo jest tutaj jeden przystanek, no i na pętli oczywiście. Ale pętle to nawet wam nie muszę chyba tłumaczyć, bo wszyscy wiecie jak to działa. Dobrze, zobaczmy jak to jest. Na razie jest jego pojemność 0%, a już pada ciężar drogi, widziałem, że jechało. Przynajmniej jechały. A, jedzie, tylko się ulica zmieniła i musiało zmienić plany. Jestem ciekawy, jak będą tutaj ludzie do pracy dojeżdżać. Czy faktycznie będą jechać tą komunikacją, która pół dnia tu będzie jechać, czy wymyślam sobie inne pomysły? Nie wiem. I się nie domyślam. Dobrze. Wiecie co? Bo tak cały czas mi to chodzi po głowie. Czy dobrze, że zrobiliśmy, że jest tu tak daleko, ta pierwsza droga? Niby dobrze, ale niedobrze. Dobra, przybliżymy to sobie, bo będzie mi to cały czas chodzić po głowie, że jest to źle zbudowane, w sensie, że nie jest to źle zbudowane, ale że mogę to zbudować bliżej. Sobie zbudujemy to w ten sposób. Ten las już sobie na przykład przestawimy, żeby go nie wburzać. Aha. Teraz pytanie, czy jak ja go tak tutaj postawię, to będę mógł tutaj normalnie kolejny postawić obok niego zgodnie z kratkami. Daję takie 50-50 i poszło. Dobra. Po prostu dwa lasy są bliżej siebie. I od razu, nie ten drzewa, tylko... a mamy iglaste? Olcha? Nie. Jest olcha, to nie. Bóg. No też tak nie najładniej będę. I drzewa liściaste. Dobrze. Będę musiał sobie popatrzeć później. Tutaj najładniej wygląda. Może... Nie wiem, czy noc jest najlepszym pomysłem, żeby wybierać drzewa, bo ich zbytnio nie widzimy. Może to w sumie dacie. Dobra, to sobie wyłóżmy w takim razie. I czy tu się zrobiły światła? Tu się zrobiły światła. Oczywiście, że się musiały zrobić światła. Dobra, no i... Skoro tutaj nie pozostawiamy sobie teraz miejsca, to mogę sobie po prostu zrobić takie dojście i takie dojście. To będzie połączenie mimo wszystko, żeby jakieś było dojście, co nie? Tylko tak, żeby ono się tu ładnie podłączyło, to trzeba je zrobić chyba o w ten sposób. Dobra. Na to mamy zrobione i jakieś już drzewka są, ale wybudujmy je, ile tu już ich mamy, raz, dwa, trzy, bo tutaj też muszą być rzeczywiście jakieś takie poszczególne wjazdy do tej dzielnicy, ściśle po to, żeby były w ogóle jakiekolwiek wjazdy, więc sądzę, że to jest odpowiednia odległość, one mogą się już w przyszłości zmieniać, tak? I tutaj nie będę inwestować dużo do drogi, bo one nie chcą się podłączyć tam. Wiemy czemu. Już pokazywałem wam, co się dzieje, kiedy chce się to podłączyć. Po prostu mówi, że nie. Także tak to sobie zrobimy. Okej, okay, teraz tylko się podłącz. I tu dzięki temu będzie też kolejny przystanek bambajowy. A, no i tu trzeba zrobić kładki. No. To zrobię dla was już tutaj z wami te kładki, bo one dosyć łatwe będą. Raz, dwa, trzy. Poczekajcie, jeżeli tu mają być kładki, to może byśmy te kładki też sobie tu przyciągnęli na tą.
Dobra, to sobie przyciągnijmy te kładki na dłuższą metę. Może to będzie lepsze nawet, jeżeli będą te kładki już się tutaj ciągnąć trochę. Nie wiem. Ale się nie domyślam. To sobie to podłączymy. Cyk, myk. To sobie zróbmy i teraz kładki. W sensie najpierw tak, przystanek bombajowy. W jedną, w drugą. Jakbyście się zastanawiali, czemu tutaj robię ten dojazd, to po to, żeby się tutaj zbiło przejście dla pieszych i jakby coś mogli już właśnie się podłączyć z tym. No to jak widzicie, nasza Aleja Warszawska jest tak długa, że aż do przemysłu sięga. Kto by się tego spodziewał? No kto? No chyba ja. Dobra, no i tu sobie zrobimy te zjazdy, zejścia i... Czy one nie mogłyby być na przykład obniżone o jedną klatkę? Mogłyby być w ten sposób, okej. Okay. Żeby, wiecie, wyglądało to jeszcze w miarę jakoś po ludzku, a były ładne zejścia, dobra. To mamy ładne, od drugiej strony tam już zejść chyba mi się nie uda zrobić, w sensie... Raczej na pewno mi się nie uda. W sensie, no tutaj niestety jest ten drut, ale drut jest nieużywany, więc mogę sobie spokojnie pozwolić na zrobienie takich zejść. Czy nie, tych już nie będzie. Te są niepotrzebne. Bo to sobie pociągniemy... Nie. Takich cuk to ja tutaj na razie nie potrzebuję. Raz, dwa. A, chyba nawet jakbym pociągnął na raz. Sprawdźmy. Raz. Tak. O, i tu nawet ten już może wyjść w dół. Idealnie. No, więc w ten sposób sobie tutaj takie te wszystkie przejście dla pieszych, które teraz mam patent, jak to robić. Wcześniej się zastanawiałem, czy tak podczepić to, czy jakoś lepiej, bliżej, dalej. No, domyślacie się, jak to wyglądało. Ale teraz już jest w miarę prosta sytuacja, więc sądzę, że nie będzie z tym aż takich problemów. Jeśli to nie były też problemy, no ale wiecie, o co chodzi mniej więcej. Dobrze, no i tutaj za tym też sobie postawmy jeszcze kolejny las. I tu będzie ostatni las. O, zaraz dalej to... Znaczy dalej też będą lasy, żeby nie było. Od razu mówię, dalej też będą lasy, ale ponieważ chwilowo wiemy, jak wygląda sytuacja. Czyli tutaj też ma być ropa, a ropa po jakimś czasie znika. Jeśli jest cała wydobyta może po prostu w ten sposób. No to po prostu tu będzie dalej las się ciągnąć jeszcze kawałek. Także dobrze, no to mamy trochę już tutaj lasu. Sądzę, że nawet duży jak na taki mały. I postawmy sobie tartak. Tak, tartaki mają to do siebie, że są trochę większych tych zmianów, ale one dają najwięcej, w sensie tartaki. No, tartaki celulozownie dają dużo. Tartak jest bardzo dobrym budynkiem, bo jest mały. To jest jedna z moich ulubionych zalet tego tartaków. Także tak to bym powiedział. Jakbyście się zastanawiali, tak, tutaj będę chciał później budynki jakieś te mieszkalne i tak dalej dla nich stawiać, więc no. Dobrze, póki co nie widzimy tutaj w ogóle zainteresowania drogowego. Czy ktoś korzysta z naszych bombajów? Okej, okay, widzę pojazd... pojazd prywatny, to jest fioletowy i brązowy na to jest ciężarówki, to wiadomo. Pytanie, czy ktokolwiek tutaj jeździ tymi bombajami, czy ja je tak po nic wysyłam, w sensie... Jest duże prawdopodobieństwo, że na taki jeżdżą po nic. Od razu mówię, to jest naprawdę dosyć duże prawdopodobieństwo. I sądzę, że w nocy bombajów może być mniej. Gdzie jest noc, noc, bombaje, 90... 85% sądzę, że wystarczy. Tutaj zamierzam postawić, albo nawet po co mówić zamierzam, a jak mogę to zrobić. Nie park. Parki będą później, bo będą chcieliście parki, ale to będą później. Właśnie jakieś molo czy coś. Bądźmy szczerzy. Może trochę ściągnąć takie molo turystów. Tak kosztuje 15-25 tysięcy. No to idealnie. Pokażemy, że jesteśmy bogaci. I przy okazji dla skuterów obok może być. Co tu jeszcze dalej mamy? To jakieś takie te budynki właśnie nadwodne. Mógłbym tu w sumie postawić. I jeszcze coś takiego. Dobra. A molo, no to już mamy jedno, to już nie będę więcej stawiać. Większych nie mogę, no bo jakby to powiedzieć... Granica mi się tutaj już pojawia. I w tym rejonie właśnie sobie dorzucimy po pierwsze drogę, a po drugie bambaj. No i jakaś ty mała dzielnica handlowa chwilowo będzie. To jest tylko i wyłącznie taka, jak to się mówi, temporary, ale żeby było. Żeby coś już tutaj było i tak dalej. Także tak, przy okazji będą mieli po co pokorzystać z tego bambaju tak daleko jadąc. Cego? No bo umówmy się, on jedzie właściwie donikąd. Właściwie to jedzie donikąd.
dobra. No i teraz tak, tutaj sobie to... W sensie, czekaj. Bo ona się tutaj kończy, tak? Ja tu chcę sobie pozostawić tę możliwość, żeby nam zawracały bambaje w przyszłości, czy coś. W ogóle tam ta pętla, ta tymczasowa, co jest tam postawiona przy jednym, ona też ma zamierzone tam w podtekście, może w ten sposób, w podtekście, to, że może być używana jako pętla tymczasowa, ale w ogóle takie te pętle właśnie te tymczasowe trzeba będzie stawiać w naszych miastach, w moim mieście, no waszych, moich miastach. Z prostej przyczyny one są niezbędne. To się, no tak, w takim mieście jak prawdziwym, jak Warszawa, jeśli wiecie co mam na myśli prawdziwym, jest to bardziej niezbędne niż wam się wydaje. Bo jeżeli są protesty, hashtag Warszawa, no to jakby powiedzieć, nasze bambaje mają gdzie zawracać. Bo oni blokują ulice i tak dalej. Nie mówię tutaj oczywiście źle jako dla protestów, tylko po prostu, żeby komunikacja jakkolwiek miała jeszcze rację bytu i była w stanie cokolwiek obsłużyć. No to jest jedyna możliwość. Natomiast w Skylinesach jest inna sprawa. Nie wiem, czy wiecie, jak w prawdziwym życiu jest. Macie na przykład takie bambaje, ostatni przystanek na trasie, zajezdnia Żoliborz. No i normalnie, no to wiemy, jak to jest po prostu. Ostatni przystanek to jest zajezdnia Żoliborz i sobie dalej zjeżdża do zajezdni. Natomiast w Skylinesach jest to rozwiązane w zupełnie inny sposób. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle, można powiedzieć, że jest to związane w jakiś sposób. Po prostu bambaj nagle mówi: okej, Fajrant, ja już skończyłem pracę, albo zrobi się noc, mniej składów, ja idę spać. I w tym momencie po prostu bambaj nawet nie opróżnia się, tylko po prostu po jednym przystanku zapełnia się tam, ile chciało osób dalej jechać i zjeżdża do zajezdni. No i co robi ten tramwaj? Co w tym wszystkim jest nie tak? Ogólnie wszystko jest dobrze, poza jedną dosyć ważną rzeczą właściwie, czyli tym, że skoro jedzie do zajezdni, to on już nie chce jechać po trasie. On chce mieć jak najkrótszą trasę do zajezdni. I właśnie po to się pojawiają takie małe pętelki, że w tych miejscach on może, powiedzmy, że zajezdnia jest tu, co nie? A on ma trasę, żeby jechał prosto i skończy trasę w tym miejscu. No to co on zrobi? No to on zamiast jechać dalej prosto i do końca linii, bo jakby nie ma tej pętli, to by tak musiał zrobić, to on sobie skręci tu, zrobi pętlę i wyjedzie tutaj sobie do zajezdni. Takie właśnie tutaj są te moje pomysły, dzięki czemu właśnie to będzie dało się jakoś sensowniej rozwiązać. Zobaczymy, czy będą dobrze korzystać. Ja takie, jedną takie miejsce już w naszym mieście jest. Zresztą mogę wam zaraz pokazać. Dzięki czemu faktycznie w tamtym miejscu, ale to dlatego w tamtym miejscu jest, bo tam to było nagminne i robiły się dosyć duże korki. Więc to jest trochę, tam była inna sytuacja. W sensie, tutaj my jeszcze jesteśmy przed tym, co może się dziać, a tam to już działo się. O, może w ten sposób. Wspólnego dzisiaj miałem sobie pograć w Horizon, zjedę do domu, no ale... Ten odcinek strasznie długo nagrywam. Dobra. Zresztą on też nie będzie długi, za chwilę będę go kończyć. Tak pomijawszy to wszystko właściwie. No bo jest po prostu długi. Jest trochę przydługi, jak to bym powiedział. Dobrze, sobie zrobimy tutaj taką okrągłą tą dzielnicę. Tu będzie gdzieś ta pętla bambajowa. Tymczasowa, to jest tymczasowa dzielnica, w sensie tymczasowa, wiemy jak to jest z moimi tymczasowymi różnymi rzeczami, że one mogą zostać później na dłużej. No ale na razie jest, że to jest tymczasowe. Dobra. No i tutaj sobie dociągnijmy ten drut, żeby też przy okazji ten drut tutaj działał, a nie był taki, że nie wie właściwie po co jest. Dobrze, z tego jestem ciekawy, jakby ta droga wyglądała, gdyby była na wiadukcie, albo gdyby to był most. Bo tu wiadomo, to bym musiał kupić ten kawałek ziemi kolejny i stworzyć tam wyspę, czego raczej wątpię, żebym robił. Natomiast tak normalnie, to w sumie byłoby ciekawe. Dobra. I tutaj sobie zrobimy pętlę. Na jeden tramwaj, bo więcej nie przewiduję w ogóle, żeby były w tej dzielnicy, bo to jest tymczasowa dzielnica. To jest poziom wyżej, tak? Normalnie się buduje na przykład tymczasowe pętle, czy coś, a ja tu jestem poziom wyżej. Tu ja buduję tymczasową dzielnicę mieszkalną, handlową. No, proszę bardzo. Jakie cuda tutaj awizjonerz wymyśla? Dużo cudów wymyśla w sumie, ale to jest takie jeden z tych ciekawszych. Swoją drogą, w najbliższym czasie, na pewno mam zamiar, o może to ładniej zabrzmi, żeby w najbliższym czasie się pojawiła znana seria Metro Brudno. W sensie zapraszamy do Metra na Brudnie.
No bo po pierwsze, ja już mam prawie wszystkie zdjęcia z drona, a po drugie, czekam tylko na ujęcia z sykutem. I no będzie się działo. Jedyne co faktycznie, to dron cały czas nie pojechał do serwisu, a miał bezpośrednio po tych zdjęciach pojechać do serwisu, więc no cóż. Dobra, zróbmy z tego tu przejście. Co się po pierwsze, zróbmy sobie tu połączenie, albo nie, od razu od tej strony sobie zróbmy przejście takie górą. Raz, dwa, trzy. No, powiedzmy, żeby było to jakoś tak, ok. Musi w ten sposób. I tutaj będzie zejście. Też nie chciałbym jakieś, żeby było długie strasznie. Dobrze, widzę, że będzie z tym problem. Zbyt małe coś tam. Dobra. Czyli... ok, dobra, wiem, co trzeba zrobić. Tylko trzeba to do tego to. Ok, tak jest włączone. Świetnie. Dobra, tutaj to nie poszło. To może w ten sposób. Raz, dwa, trzy. I tu będzie zjazd w dół. Nie można zbudować na wodzie. To dopiero dowcipnić. Faktycznie to jest na wodzie. A, bo tu podniesiony jest teren, dobra. No i właśnie tak to się dogaduje. Nawet nie wiem, ile jest czasu na zegarku. Może być już dosyć długo. Dlatego będę kończyć. Zbyt strome zbocze w taką stronę. W sumie jest to dosyć wysoko, no ale no bo niżej nie mogę zejść. Dobrze, więc co trzeba zrobić? Trzeba obniżyć tu teren. Po czym postawić tutaj tak. Okej, nie. No nie chcę się to obniżyć. Co za... nie powiem co. Dobrze, w takim razie robimy sobie zjazd tutaj w dół. O, tym razem chociaż to się udało. I mamy zejście i tak samo będzie tutaj drugie zejście od tej strony. Nie, od tej strony. Zróbmy sobie tutaj przejście, żeby jakby coś mieli od tej strony dojście i od tej strony dojście. Tak, żeby nie było, że ta pętla jest jakoś oddzielona. Dobra, teraz zróbmy, żeby to była faktycznie nasza... to będzie turystyka. Albo nie, wypoczynek. To sobie zróbmy wypoczynek, który jest daleko od miasta. Tutaj mogą siedzieć głośne rzeczy. Trzymać za wypoczynek. Wypoczynek, dobra. I całość do zabudowy. Proszę bardzo. Tam coś zalało trochę. Widzę, ale dobra. No i miejmy nadzieję, że to się zaraz zapełni. Teraz pytanie tak... nie, tu jest dobra strona wbudowana. Tak zastanawiałem, tak coś dziwnie mi to wyglądało. Dobrze, to tak, zróbmy sobie pierwszy przystanek będzie tutaj. I dwa przystanki będą tutaj, no i tyle. A, czekaj, nie, to nie... Nie. Na pewno nie usuwamy. To jest ta linia, która tutaj ma dojechać. Już się tak zastanawiałem, czemu ja tworzę nową linię. Dobra, tu i tu przystanek i będzie tak samo. Ty będziesz mieć tu przystanek jeszcze przed zjazdem i ty tu przed zjazdem i dalej tutaj już się buduje. Dobra. Co ja tu widzę? Tu widzę, że jest coś już całkiem. I widzę, że wy robiliście głupotę życia, czyli wszyscy importujecie z zagranicy. Tak. No to wiemy, jak to wygląda. Dobrze, czy my cokolwiek zaczęliśmy już chyba zrobić? Pamiętam, że zawsze to na początku jest na minusie, no ale... Okej, import 0. I zarobki też 0. Do pewno budowlane mało, a właściwie brak. I jesteśmy na minusie zarobków. Okej, niedobrze. Przepisów na razie żadnych nie będziemy robić. Ciekawe czy... są mieszkańcy. A gdzie wy idziecie? Zobaczcie, oni są sprytni. Pomyśleli sobie i ja im nawet ułatwię to, że co oni sobie pomyśleli. Że może byłoby miło. Skoro oni twierdzą, że byłoby miło, to im zrobię, żeby było miło. Że by chcieli tam pójść sobie. Do tej dzielnicy. Zobaczcie, zrobili tylko taką dzielnicę, to od razu już... to od razu nagle się znajdą chętni. Wybuduje sobie cokolwiek innego, to nic. No. Weź tu się dogadaj z nimi. Dobrze, zobaczmy jak tam jest z czasem. Długi ten odcinek bardzo. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, bo się rozgadałem z wami tutaj. W sensie, pewnie wy jesteście zadowoleni, ja nie jestem zadowolony. Co to...
Dobrze, teraz buduję już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Zaczęliśmy nasz tutaj przemysł sobie leśny, zbudowaliśmy naszą aleję prosto do centrum miasta i zaczęliśmy, w sensie postawiliśmy tutaj nasze autokary, które się sprawują, no, 20 osób, ale to jest bardzo różne, w zależności ile osób przyjedzie, wyjedzie i tak dalej. Także tak, ten przewozi jedną osobę, a ten zielony ile osób? Ten osób przewozi dwie, a ty? No mało osób wyjeżdża z mojego miasta, to bardzo dobrze wszyscy przyjeżdżają. Także tak, trochę pozmienialiśmy, trochę pobudowaliśmy. Miejmy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale, w którym sobie rozbudujemy to i zaczniemy budować stare miasto, bo dziś nie zdążyliśmy, ale w kolejnym odcinku nie daruję. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!